po prostu mam takie ultimatum. Albo pozwolę jeszcze jedną kobietę w łóżku, albo będziemy musieli się rozstać. No. Poważnie? Tak. Nie, chciałabyś się z nami umówić na wieczór? Nie, ale nie próbowałaś nigdy? To chłopak, nie. Ale to chłopaka możesz zabrać, tak? Ale on jest w... To super się składa, słuchaj. Może byś chciała z nami polecieć do niego? Ja sam akurat z Monte Carlo przyjechałem, wiesz, z nią. Mieszkam tam na stałe. I powiem ci, jesteś tutaj mniej czasu w hotelu. Nie, dziękuję bardzo. Ale nie próbowałaś nigdy? Nie. A nie chciałabyś? Przecież widzę po twoich oczach, że cię aż ciekawi. Powiem ci, po oczach... Aż cię korci. Zdziwiłam się po prostu. Ale po oczach by cię widać i po tym... Niemoralna propozycja. Ale po włosach... No tak. By cię widać, a czy po oczach i po tym, jak ona się patrzy na ciebie, powiem ci, ty się spodobałaś. Nie, bo jesteście piękną parą, dlatego. Ty się spodobałaś, powiem ci, bardzo. To ja to widzę. Dam się skusić. Ona, Nie. Dlaczego nie? Prawda. Przecież to nie ma nic złego. Nie. Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ty jesteś co piękne, właśnie ta naturalność przebojowa się. I powiem ci, i wiesz co, najpiękniejsze, że ty patrząc na ją... Ale widzisz to. Nie, wyszliśmy nie, tylko. Akurat z basenu, wyszliśmy z basenu, akurat wiesz, odprężeni, zrelaksowani i tam. Nie, naprawdę. Słuchaj, ja już nie jestem w stanie na niego tak zadziałać. I jak on już sam po prostu... Na pewno jesteś. Na pewno. No, uwierz mi, że nie. Tylko możesz to sama zobaczyć, na własne oczy. Nie wierzę. Szczerze, tylko wiesz co? Tylko u mnie jest problem, bo no, ona jest... Przestań, nie strasz od razu. No bo to ma dużego, no ale... Ja nie daję rady. Naprawdę, dziękuję bardzo. Może jednak. A może dasz do siebie numer telefonu? Nie, i weźmy numer telefonu się. Na wszelki wypadek, ja zadzwonię do ciebie, wiesz? Jeszcze zobaczę. No najwyżej was zostawię samych, no po prostu, no jeżeli nie chciałabyś. Ona się na siebie patrzy. Ja wyjdę, najwyżej ja wyjdę z pokoju, nie. No. Ja widzę, że ona się patrzy na ciebie. Nie. No, się ale powiedz mi, dlaczego nie? Ale czego się boisz? Jak ci się nie spodoba, to w każdej chwili będziesz mogła wstać i wyjść. Chłopakowi powiesz, że z dziewczyną. Możemy nawet sobie zdjęcia porobić nie. I mu wyślesz. Nie, naprawdę. I jeszcze by nie chciał się dołączyć. Gwarantuję nie, ci to. Dziękuję bardzo. Ja wyjdę z pokoju. Bardzo mi miło. Może jednak. Jaki jest numer? A próbowałaś kiedyś zabawiać się? Sama ze sobą nic? Tylko z chłopakiem. A z kobietą? Nie. Ale masz to w głowie. Troszkę tak. Ale wyobrażałaś to sobie kiedyś? Nie. A oglądasz pornografię? Nie. No wiadomo, że nie dziecięcą, ale oglądasz jakieś filmiki w internecie? Nie. Jaki jest numer? Jezus, słuchaj, to może obejrzyj sobie. Obejrzyj sobie, tak? Spokojnie. Obejrzyj sobie dwie kobiety. A ja zadzwonię my zadzwonimy wieczorem. A ja zadzwonię do ciebie za dwa dni, albo dzisiaj wieczorem. No dobra. Wieczorem. Tak jest. No. Za... Tak. Dobra. 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 Słuchaj, wiesz jak zrobimy? Poglądasz sobie dzisiaj jakieś fajne filmy z kobietami. Ale na pewno się nie klęb, bo ale, mi, słuchaj, że ale spójrz na... Ale... kobiet mówi, że nie oglądam, nie. Wiesz, tak wiesz, naprawdę... kiedy ja, ale wiesz, kiedy ja mam pierwszy raz po prostu, wiesz po czym widać, że jej się podobasz? Po czym? Gęsia skórka na całym ciele, zwariować się. Ona jak dostaje gęsią skórkę, powiem ci, jak się poznaliśmy tak samo. Zimno, nie, jak się poznaliśmy tak samo, nie masz gęsiej skórki. No. Ale ty patrzysz na ją strasznie, ja powiem ci, no bo jest tak jakby mi nie było w ogóle, a teraz ja się czułem jakiś taki odtrącony nie, troszeczkę. Nie, to jest niezręczne, a kobiety inaczej się rozumieją w tych inne, sprawach. Ja wiem. Dlatego właśnie widzisz, że warto jest jednak spróbować. Jak ci się nie spodobasz, po prostu to założysz gadki i powiesz do widzenia, dziękuję wam, wychodzę. Ale to jest niemoralne. Ale sobie fajnie ale pasujecie, obie jesteście pięknie subtelne. Cudownie, subtelnie wyglądacie i powiem naprawdę, no... Słuchaj, naprawdę może być fajnie. Ja wyjdę z pokoju, ewentualnie, ja ewentualnie, też na początku... ewentualnie mogę w opasce siedzieć czarnej. Jakby... I słuchać tylko. Tak, mogę słuchać i mogę nasłuchiwać. Dobrze? No przemyślę to. Przemyślisz? Słuchaj, ja też na początku mówiłam, o Boże, o Jezu, ale jak spróbowałam z drugą kobietą, naprawdę jest cudnie. Uwierz mi. To ja przemyślę i... Poglądaj sobie, a ja zadzwonię. Okej, to dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Ja pierdolę, szok, nie? Widzisz? Jest nieprawdopodobne. Ja pierdolę, szok. Zobacz, i ona wyglądała grzecznie w miarę normalnie. Wiesz, o co chodzi?